Evet. Słucham. Hadi bakalım, hadi. Powiedz coś. Niye konuşmuyorsun? Dlaczego milczysz? Benim sabrım Tracę cierpliwość. Wiedziałeś, że jest zaręczona? Mieliście romans. Zrobiłeś to specjalnie. Dziewczyna się przyznała. Kochacie się? Mów, co się stało. Nic jej nie zrobiłem. Leżała w szpitalu. Uważasz, że kłamie? Nie zgwałciłem jej. Chciała tego? Jeśli zaprzeczy, będziesz miał przechlapane. Wystarczy, że powie, że użyłeś siły. Eğer kız aksini söylerse, vay haline. Komendant miał mnie przyjąć, ale wciąż czekam. Chwileczkę. Na co czekamy? Co się tam dzieje? Uspokój się. Jak mam być spokojna? Dlaczego go nie wypuszczą? Jest niewinny. Yasaran namieszał mu w głowie. Zastraszyli go. Wierzę, że jest niewinny. Mój syn tego nie zrobił. Panie komendancie, o co chodzi? Kerim jest niewinny. Yasaranowie namówili go, żeby wziął winę na siebie. Powiedz im. Musisz wyznać prawdę. Powiedz wszystko. Winni powinni zostać ukarani. Nie bój się, powiedz. Kto ci to zrobił? Cisza. Nie będę cicho. Proszę. Odchodzisz od zmysłów. Będzie miał kłopoty. Kerem'in başını yakacak. Chodźmy. Robi się tłoczno. Spadamy. Miłego wieczoru. Mam pomysł. Pojedźmy do Bodrum. Zostawimy auto, weźmiemy prowiant i popłyniemy łodzią. Nigdzie nie jadę. Dobrze ci to zrobi. Nabierzesz dystansu. Nie ruszę się stąd, dopóki nie złapią tego drania. Przecież nie wyjeżdżamy za granicę. Nie chcę, żeby ludzie gadali, że uciekłem. Co z tego? Ludzie zawsze plotkują. Będą mówić, że zostawiłem narzeczoną i zwiałem. Thank you.
Nie pozwolę na to. Dobra, chodźmy. Zbieramy się. Twoje zeznania będą dla nas kluczowe. Powiesz prawdę? Dobrze, słucham. Jeśli będziesz milczeć, nie zdołamy ci pomóc. Rozumiesz to? Jest nieśmiała. Powiedz komendantowi to, co powiedziałaś mnie. Słyszysz? Mówiła, że... Śmiało. Pomóż sobie i Kerimowi. Nie przeszkadzajcie. Ona kocha Kerima. Nie mówcie za nią. Proszę wyjść. Więcej się nie odezwę. Proszę wyjść. Chodźmy. Co kombinujecie? Dlaczego chcecie obarczyć winą Kerima? Proszę mnie nie oczerniać. Jasaranowie cię do tego zmusili? Jestem jedynie prawnikiem Fatmagul. Jesteś pionkiem Jasaranów, takim samym jak oni. Przesadzasz. Robisz to dla Jasaranów. Nie jesteś bezinteresowny. Nie oskarżaj mnie, bo cię pozwę. Proszę bardzo. Cisza, bo was wyrzucę. Siadaj. Zobaczymy, co zezna Fatmagul. Co teraz? Będziemy tak siedzieć całą noc? Mów, jesteśmy sami. Nie ma powodu do wstydu. Co się stało? Grasz mi na nerwach. Byłaś z Kerimem z własnej woli? Powiedz coś. Nie mogę. Powtórz to, co powiedziałaś cioci. Wycofujesz skargę czy nie? Nie chcę nikogo oskarżać. Napisz, że wycofuję skargę i daj jej dokument do podpisu. Wszystko się komplikuje przez kłamstwa. Kerim, róbcie co chcecie. Chcesz się ożenić z tą dziewczyną? Tak. Kerim? Poślubię ją.
Za wprowadzanie w błąd organów ścigania grozi kara. Zakłóciliście spokój całego miasta. Zorganizuję ceremonię. Co słychać? Mówi Erdogan. Tak, to telefon Selima, ale nie ma go w tej chwili. Nie dzwoń na ten numer. Zaręczył się. Ma nowy numer. Pewnie nie odbierze, ale zawsze możesz zadzwonić do jego narzeczonej. Oradan ara. Nie ma za co. Rica ederim, ne demek? Görüşürüz. W handlu nie można się mylić. Popełniłem błąd. Nie broń go. Nie miał prawa cię uderzyć. Jest moim ojcem. To bez znaczenia. Nie mówmy już o tym. Akceptujesz, że ojciec cię bije? Co to za relacja? Daj spokój. Przy nim stajesz się innym człowiekiem. Zachowujesz się, jakbyś był nieudacznikiem. Nie podoba mi się to. Tak być nie może. Kto to? Nie znam tego numeru. Kto? Do ciebie. Dilek. Słucham. Co to ma być? Oszalałaś? Idiotka. Kretyn z ciebie. Teraz twoje kochanki będą wydzwaniać do mnie? Nie wiem, kim ona jest. To ta dziewczyna, z którą byłeś na zdjęciu w gazecie? Nie znam jej, więc skąd ma mój numer? Nie mam pojęcia. Pewnie ktoś robi ci na złość. Z zazdrości. Chce cię zranić. Znowu ona. Nie odbieraj. Zmień numer. To się nigdy nie skończy. Przed zaręczynami nie dochodziło do takich incydentów. Ktoś się wkurzył. Daj sobie z tym spokój. Naprawdę wezmą ślub? Tak. Nasi synowie są bezpieczni. Nic im nie grozi. Kamień z serca.
Nigdy tego nie zapomnę. To straszne. Okropny czyn. To prawda? Tak. Kerim poślubi dziewczynę. Całe szczęście. Traciłem nadzieję, ale Kerim się zgodził. Każdy ma swoją cenę. Pieniądze kuszą. Coś okropnego. Skoro dziewczyna przyjęła pieniądze, to znaczy, że też nie jest krystalicznie uczciwa. I to ma być pocieszenie? Dam znać chłopakom. Jeszcze nie. Niech się jeszcze podenerwują. Będą mieli nauczkę. Jak udało ci się tego dokonać? To jeszcze nie koniec. Musimy zaczekać do ślubu. Dzień lub dwa. Byle nie przedłużać. Robię co w mojej mocy, ale przede mną wiele papierkowej roboty. Poprosiłem o pomoc wpływowych znajomych. Jutro rano udamy się do ratusza. Ślub odbędzie się najpóźniej pojutrze. Trzeba mieć na oku narzeczonego dziewczyny. Właśnie. Jeśli zabije Kerima, dziewczyna wyzna prawdę. Nie daj Boże. Nazywa się Mustafa? Pilnuj go, dopóki nie dojdzie do ceremonii. Nie ma się o co martwić. Co z Muratem? Pojedzie z nami? Zostanie z Emine. Chce jechać z wami. Pozwól mu. Wesela nie będzie. Gdzie to jest? A czego szukasz? Dowodu Fatmagul. Może ma go przy sobie. Mam. Fatmagul? Co robisz? Co robisz? Co się stało? Chcę umrzeć. Nie mów tak. Dłużej tego nie wytrzymam. Nie ma mowy. Ja też musiałbym się zabić. Jesteś moją jedyną siostrą. Nie umiem bez ciebie żyć. Zbyt wiele dla mnie znaczysz. Moja siostrzyczka. Mam tylko ciebie. Jesteś darem. Straciliśmy rodziców. Niech mówią, co chcą. Dla mnie zawsze będziesz niewinna. Nie możesz tego zrobić. Bez ciebie nie dam rady. Proszę. Bana da kıyma Fatma'yı.
Nie zrobisz tego, bratu. Zostawmy ich. Kerim? Co? Rozmawiałem z matką. Wiem o wszystkim. Dzięki. Ślub musi odbyć się dziś. Powiedz, że starają się od dawna. Dokumenty gotowe. Dziś je dostaniesz. Nie utrudniaj. Sprawa życia i śmierci. Jeśli się nie pobiorą, dojdzie do rozlewu krwi. Ich życiu grozi niebezpieczeństwo. Dziękuję.
Dzięki. Jesteśmy w drodze. Zanim dojedziemy, wszystko będzie gotowe. Jestem twoim dłużnikiem. Do zobaczenia. Dziś wieczorem podpiszecie akt ślubu. Zarejestrują was przez internet. Jeśli się nie uda, zostaniemy na noc w mieście. Musicie sobie zrobić zdjęcia. Potrzebujemy 7 fotografii. Co się stało? Załatwione? Dobra robota. Dziękuję. Do zobaczenia. Dokumenty dotarły do Urzędu Stanu Cywilnego. Dziś będzie po wszystkim. Dzień dobry. Co się stało? Martwiłyśmy się. Nie mogę zrozumieć, jak do tego doszło. Ludzie mówią, że Kerim jest winny, dlatego został aresztowany. To niemożliwe. Nie wierzę, że byłby zdolny do czegoś takiego. Wiesz, w co chcesz. Dajcie mi spokój, nie mam siły. Jestem zmęczona. Nie mam ochoty na gości. Daj znać, gdybyś czegoś potrzebowała. Dziękuję. Jak to się mogło stać? Tak? Gdzie jesteś? W mieście. O co chodzi? Ruszamy na lotnisko. Dobrze. Dopełnicie dziś formalności? Dokumenty gotowe. Dotarły do urzędu. Wszystko idzie zgodnie z planem. Byle odbyło się bez niespodzianek. Spokojna głowa. Jeszcze dziś do was dołączę. Zostań przez kilka dni, dopóki sprawa nie ucichnie. Trzymaj rękę na pulsie. Chcę być z wami w Ankarze. Nie myśl teraz o tym. Załatwiłeś kasę? Tak, Rifat był w banku. Muszę zapłacić przed ceremonią. Rozumiem. Daj znać, gdy będzie po wszystkim. Pewnie. Udanej podróży. Jedziemy do fotografa, a ty do banku. Dlaczego się zatrzymujemy? Nie mam pojęcia. Musimy zrobić zdjęcia. Chodź.
No, chodź. Ludzie mówią, że dziewczyna tego chciała. Plotkują. Mówię, co słyszałam. Nic nie dzieje się bez powodu. Gdyby sprawa nie wyszła na jaw, dziewczyna zostałaby twoją synową. Powinna przyznać, że kocha innego. Teraz wszyscy gadają. Aresztowano sprawcę. Gdy Fatma Gul się o tym dowiedziała, natychmiast wycofała oskarżenie. Dziś wychodzi za niego za mąż. Remzi mi mówiła. Munir wszystko załatwił. Bardzo szybko. Ślub odbędzie się dziś. Otwórz. Dwadzieścia minut wystarczy? Tak. Napijmy się herbaty. Głowa do góry. Lekko w prawo. Poprawię ci włosy. Nie trzeba. Nie dotykaj mnie. Nie ruszaj się. Uśmiech. Uspokój się, nie słuchaj plotek. Stój. Niech robią, co chcą. Nie pozwól, żeby zrobił coś głupiego. Nie chcę, żeby miał krew na rękach. Jak do tego doszło? Gdzie popełniłam błąd? Wychowałam cię. A nie znałam twojego prawdziwego oblicza.
Jak to możliwe? Coś musiało się stać. Jak to możliwe? Jak się czujesz? A jak myślisz? Dzwoniłem do Kerima, ale nie odbiera. Jest w domu? Nie. Chciałem mu powiedzieć, żeby nie śpieszył się ze ślubem. Pojechał do ratusza. Dziś odbędzie się ceremonia. Jak to? Munir po niego przyjechał. Śpieszył się, popędzał go. A Kerim poszedł za nim jak owca. Nie płacz. Co chciałeś mu powiedzieć? Że rozmawiałem z naczelnym gazety. Wiesz, że nie znosi Yasarana. Wiem. Yasarano szukał jego matkę i odebrał jej ziemię. Powiedziałem mu, że synowie Yasaranów chcą obarczyć winą Kerima. Obiecał przeprowadzić dziennikarskie śledztwo. To nic nie da. Dziewczyna wycofała skargę. A mój syn się oświadczył. Nic nie da się zrobić. Bóg ich osądzi. To już nie nasz problem. Nie jesteście głodni? Nie. Rahmi? Nie jestem głodny. Już niedługo będzie po wszystkim. A co z moją ziemią? Możesz ją wydzierżawić, ale musicie stąd wyjechać. Nie mamy wyjścia. Pij, bo wystygnie. Nic nie jadłeś. Napij się. Sparzyłaś się? Poparzyłaś się? Wystygła. Zamówię następną. Chcesz jeszcze jedną? Nie chcę. Poplamiła spódniczkę. Musimy kupić nową. Nie pójdzie tak do ślubu. Nie mamy czasu. Tak? Wszystko gotowe? O której? Świetnie. Dziękuję. Do zobaczenia. Chodźmy. Już? Najpierw odbierzemy zdjęcia, potem ślub. Nic nie zrobiłem. Dlaczego mnie aresztujecie? To rozkaz.
Nie, baba, nie! Mecburdum, Mustafa! Ja, ja pan bunu udało się. Dlaczego? Musiałem. Dlaczego mi to robisz? Puśćcie mnie. Proszę nie utrudniać. Zabierzcie go. Komendant chce z tobą porozmawiać. Dlaczego próbujesz mnie powstrzymać? Jak spojrzę ludziom w oczy? Całe życie przed tobą. To nie ty powinieneś się wstydzić. Nie pozwolę, żebyś trafił za kratki. Nie powstrzymasz mnie. Zemszczę się. Dziękuję. Ty, drań, wstawaj. Co ty sobie wyobrażasz? Uspokój się. Czego ode mnie chcesz? Dlaczego dałeś tej dziewczynie numer Meltem? Wściekła się? Oszalałeś? Dlaczego to zrobiłeś? Odwal się. Zawsze muszę cię kryć. Nie zamierzam więcej odbierać twoich telefonów. Sam rozwiązuj swoje problemy. Guzik nie obchodzi Meltem, Begun czy Dilek. Ciągle muszę się za ciebie tłumaczyć. Koniec z tym. Daj mi spokój. Świrujesz. Ale już po wszystkim. Kerim weźmie dziś ślub. Znowu będziemy wolnymi ludźmi. Nie wiedziałeś, że Kerim żeni się z tą dziewczyną? Wujek mi powiedział. Udało mu się go namówić. Jesteśmy wolni. Piona. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Anna Czujna.